Drodzy widzowie Codziennika Biblijnego, witam Was 23 lipca 2021 roku i chcę od razu skonfrontować Was ze Słowem Bożym, które zapisane jest w Psalmie 119, 118 wersecie. Budzę się, zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim, mówi psalmista. Jaka była moja, Wasza myśl zaraz po przebudzeniu? O czym pomyśleliście? Niektórzy może o pracy, o tym, jakie dziś działania, obowiązki będą musieli wykonać. Inni może są na wakacjach i myślą nad tym, gdzie dziś pojechać, co zwiedzić albo gdzie wypoczywać. A psalmista mówi nam, budzę się dziś o świcie, czyli przed wszystkimi zajęciami, po to, aby rozmyślać o Słowie Bożym. Faryzeusze bardzo często studiowali Pismo Święte właśnie w nocy albo bardzo wcześnie nad ranem. Dlaczego? Po to, aby ich myśli nie rozbiegały się, aby nie uciekały, aby nic, co było związane z codziennością, z zajęciami, z aktywnością, nie odsuwało ich myśli od Bożego Słowa. Wtedy w takim pełnym skupieniu, wypoczęci po śnie, mogli skupiać się na Bożym Słowie, z tego Słowa wyciągać dla swojego życia to, co najważniejsze, ale też tego Słowa uczyć się go na pamięć po to, aby w momencie, gdy będzie potrzebne, potrafić dane wersety albo dany nawet rozdział zacytować. Ilu z nas dziś potrafi obudzić się i jako pierwszą czynność, którą wykona, otworzyć Biblię? Wiem, że może pierwszą czynnością dla wielu z nas jest modlitwa, ale czy potem zaraz następuje czytanie Bożego Słowa, studiowanie Go? Znam wielu osób, które mają tak zwany cichy czas, czas skupienia, czas modlitwy, właśnie związany z rozważaniem Bożego Słowa, tak jak mówi nam to dziś psalmista. Jeżeli nie mamy takiego nawyku, jeżeli go jeszcze nie wypracowaliśmy, gorąco zachęcam Was do tego, aby właśnie tak zrobić. Aby każdy dzień rozpoczynać rozważaniem Bożego Słowa, myślami, które będą skupione na danym wersecie i próbować później, przypominając sobie go w ciągu dnia, dziękować Bogu za to, że mamy Jego Słowo, że mamy Jego wskazówki, że wiemy, jak często postępować w różnych sytuacjach, które zdarzają się w naszym życiu. A nasz dzisiejszy drugi tekst zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 19 wersecie. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Maria została poinformowana o tym, że narodzi Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Maria była skonfrontowana z sytuacją, która dla niej w tamtej rzeczywistości i w tamtych czasach, jako bardzo młodej dziewczyny, była niezwykle trudna. Ale ona te słowa, które od Boga usłyszała, zachowała w swoim sercu i rozważała je w ciszy. Moi drodzy, ile jest takich sytuacji, w których powinniśmy podobnie do Marii postąpić, gdy nie wiemy, jak poradzić sobie z rzeczami, które nas otoczyły, z sytuacjami, z którymi nie potrafimy w jakiś sposób dojść do porozumienia, jak poradzić sobie z tym, że inni ludzie nie potrafią z nami się porozumieć, albo my z nimi. Mamy rozważać Boże Słowo, tym Słowem się uspokajać, według tego Słowa postępować, bo ono jest wskazówką, drogowskazem, światłością dla dróg naszego życia. Życzę Wam więc, abyście każdego dnia o poranku, czy też o świcie, budzili się i szukali pokrzepienia w Bożym Słowie, aby Wasze myśli w pierwszej kolejności skupiały się na Bogu i na przekazie Jego woli względem nas, a później, abyśmy to wszystko w ciągu dnia, co przeczytamy, potrafili w praktyce zastosować. Kochani, dobrego, błogosławionego dnia dla wszystkich. Niech Pan Was strzeże i błogosławi. Amen.